Siemanko moi drodzy, mamy coraz lepszą pogodę, a więc wyjechałem oczywiście nad nasze piękne polskie morze, gdzie odwiedzę parę fajnych hoteli. Dzisiaj zatrzymałem się w Mariocie, mam mieć pokój z widokiem na morze, centralny, dwa baseny, jeden na dachu, drugi na parterze. Wygląda obiecująco, więc idziemy do środka. Wchodzimy do pokoju, trochę go rozświetlimy. Zwróciłem już uwagę, że drzwi są dosyć grube i bardzo ciężkie, także myślę, że świetnie jest wyciszony od tej strony pokój. Fajna sprawa. Cóż, muszę powiedzieć, że bardzo elegancki. Bardzo mi się podoba to, co widzę. Dużo drewna, przyjemne takie te materiały. To wszystko wygląda naprawdę niesamowicie elegancko. Ale zacznijmy sobie może od łazienki. Wchodzimy do łazienki. Łazienka takich średnich rozmiarów. Zobaczcie sobie, dookoła wam pokazuję właśnie. Co mamy tutaj w tej łazience? Och! Nie ma tego zamykania cichego, no niestety. Mamy chusteczki, słuchajcie. Mamy papier, prosta sprawa, jak wszędzie. Mamy dosyć dużą kwadratową taką umywalkę. Pod umywalką z tej strony mamy ręczniki. Mamy też ręcznik do nóg, czyli taki standard. Tutaj mamy kilka ręczników do twarzy, do rąk. Mamy zestaw kosmetyków hotelowych. Co to jest takiego? Szampony, mydełko, deluxe tutaj jest napisane. Mamy chusteczki antybakteryjne. Mamy kubeczki. Rzuca się w oczy na pewno po wejściu bardzo duże, fajne lustro. Fajna designerska lampa w kształcie takiej kropli, takiej łezki. Fajnie to wygląda. Mamy suszareczkę. Przyjemne takie mini płytki, kwadraciki. Dosyć fajnie to wygląda. I cóż, co tutaj mamy więcej? Mamy prysznic, całkiem spory. Ale nie ma niestety deszczownicy, szkoda. Jest tylko ta słuchaweczka. Nie lubię tego, niestety. Nie ma to jak deszczownica, można się komfortowo wykąpać. Cóż można powiedzieć więcej o łazience? Na pewno jest elegancka. Ale może bym oczekiwał czegoś więcej po Mariocie. Okej, przy drzwiach mamy średniej wielkości szafę. Patrzcie, jakie ciekawe rozwiązanie. Jedna połówka nigdy nie jest zamknięta. Takie przesuwna taka roletka. Co mamy w szafie? Słuchajcie, mamy dwa szlafroki. Mamy deskę do prasowania z żelazkiem. Takim trochę zabytkowym niestety. Mamy kilka wieszaków. Na górze mamy półkę. W drugiej części mamy też parę wieszaków. Mamy krzesełko, żeby sobie założyć buty. Mamy safe, jakieś worki na buty i niżej też mamy półeczkę na buty, także na pewno coś tutaj upchamy troszkę. Niżej też mamy miejsce na buty w sumie, albo na walizki, raczej chyba na walizki. Tutaj mamy torby do spad, dwie torby, a w środku słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy żółty ręcznik, mamy kapcie, w drugiej torbie to samo. I tutaj przypięli nam karteczkę, że jeżeli taka torba nam się spodoba, to możemy sobie ją zabrać do domu, ale nie za darmo, za 145 zł. W tym miejscu mamy barek, zestaw standard, jak w każdym hotelu, czyli kawa, herbata, cukier, dwie szklaneczki, dwie wody. Szkoda, że plastikowe, bardzo lubię szklane. Wydaje mi się, że ta woda w szkle lepiej smakuje niż z plastiku, ale cóż. Co tutaj mamy więcej? Mamy dwa kieliszki do wina, mamy dwie szklanki takie do drinków albo do soku. Mamy też minibar. Słuchajcie, już wam pokazuję. Hotel Mariott dba o gości, abyście wszystko mieli pod ręką, a przynajmniej zimne napoje, drinki, piwka i tak dalej. Oczywiście to wszystko słono kosztuje, ale wiadomo, że na wakacjach te pieniążki wydajemy trochę chyba tak lekką ręką. No i pewnie, co sobie żałować. Już wam mówię, jakie mamy ceny i co tutaj mamy. Mamy napoje od Pepsi po Mirindę, 7-Upa, Red Bulla. Słuchajcie, Pepsi, Pepsi Light, Mirinda 12 zł, 7-Up tak samo 12 zł, Red Bull 20 zł, sok pomarańczowy, sok jabłkowy po 14 zł i to jest za 330 ml.
Woda Aquapana 250 ml 16 zł. Perrier 16 zł. Mamy piwka po 18 zł. Heineken i Żywiec. Żywiec trochę tańszy, 16. Mamy wina. Wino białe 35, wino czerwone 38, wino musujące 35. Co to jest za wino? Gamcia, jakieś prosecco. I bolla. Nie wiem, kompletnie nie znam się, ale chyba nie są to jakieś wina górnych lotów. Mamy orzeszki, mamy Pringlesy po 14 zł. Haribo żelki mamy za 14 zł. Takie złote mi się nie mało. Marsy, Snickersy po dyszku. Także no, luksusy kosztują, niestety. Zamykamy. Słuchajcie, po środku pokoju mamy fajną ściankę. Białą, z drewnem. Prześlicznie to wygląda. Bardzo klimatyczne podświetlenie. Super sprawa. Na niej mamy telewizor, taki nie za duży, nie za mały. Bym powiedział, że idealny tutaj do tego pokoju. Niżej mamy pufę. Bardzo mięciutka, fajna. Aż siądę tutaj, sprawdzę. Wygodnie się tutaj na niej siedzi. Fajnie, sprężysta, mięciutka. Obok, słuchajcie, mamy taki blat. Trochę podniszczony, jakby ktoś go tutaj, kurczę, ogryzł. Może tylko ząb czasu, a nie ludzie. Mamy dwa krzesełeczka, patrzcie. Jedno mamy takie z ekoskórką, zupełne drewienko. Tamten mamy taki obity przyjemnym szarym materiałem. Elegancko to wygląda. I tutaj mamy fajną lampę. Można zmieniać jej pozycję. Ekstra sprawa. Naprzeciwko, słuchajcie, mamy dosyć duże łoże małżeńskie. Proszę bardzo. Wygodne? Uśmiecha się, to chyba wygodne. Ale muszę to sprawdzić oczywiście. Och! Ach, coś trzeba się tutaj rzucić. No, muszę powiedzieć, że komfort super. Takie jak w innych hotelach. Bardzo myślę, że będę tutaj spał błogo i komfortowo. Będę tutaj wypoczęty. Miejmy nadzieję, że zapomnę o kwocie, którą wydałem na pobyt tutaj. Ale myślę, że hotel jest tego warty. Przejdźmy sobie może teraz na balkon. Ten widok jest po prostu wspaniały. No po prostu zapiera dech w piersiach. Zobaczcie sobie. Patrzcie. Przepiękny widok na morze. Centralny. Rewelacja. Super sprawa. Można sobie tutaj posiedzieć. Dwa ratanowe krzesła. I po prostu można pogapić się na to wszystko. Odprężyć się. No po prostu super sprawa. Idziemy do środka. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale z tego łóżka tutaj leżąc można podziwiać sobie ten przepiękny widok. No po prostu banan na twarzy przez cały dzień, gwarantowany. Co mamy nad łóżkiem? Mamy fajny, artystyczny taki chyba obraz, ale to jest szkło. Takie na szkle, takie panele. Świetnie to wygląda. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na fajne łóżko z eleganckim zagłówkiem, obitym ekoskórą, a wyżej taką wikliną. Fajnie mi się to kojarzy, muszę przyznać, że właśnie z plażą, z kapeluszami wiklinowymi, z torbami wiklinowymi. No super po prostu. I jeszcze ten widok tutaj centralny na morze, no wszystko mi gra. Mamy tutaj dwie lampki po dwóch stronach i dwa stoliki takie nocne, dwie szafeczki. To tyle. Cóż, chciałbym wam jeszcze pokazać właśnie dwa baseny. Jeden na dachu, a drugi na dole, także za chwilę sobie przejdziemy. Myślę, że nie będę kręcił zbyt długich odcinków, nie będę pokazywał lobby hotelowego. Myślę, że nie ma sensu. Jednak baseny nagramy jutro po śniadaniu, ponieważ zapomniałem osłony na mikrofon i trochę wiało. Słuchajcie, jeżeli chcecie zamówić room service do pokoju, to jest 45 zł. Można pójść też samemu. Zamówiłem burgera teriyakiego oraz kanapkę z kurczakiem. Wygląda to smacznie. Zobaczymy, jak smakuje naprawdę. Bataty smaczne. Teraz czas na burgera. Wypadałoby go wziąć w dwie ręce, ścisnąć, ale martwię się, że to wszystko zacznie mi wylatywać, bo naprawdę tutaj jest tego sporo i zrobi się prawdziwy nieład. Burger przepyszny, wysokiej jakości mięso, to od razu czuć. Mamy tutaj
imbir, pomidora, ogórka, mamy ser, mamy fajny sos, sałata, bułkę z dużą ilością sezamu. Świetnie to smakuje, naprawdę. Także ja konsumuję do końca i widzimy się już rano na śniadaniu. Witam Was na śniadanku w Mariocie. Czym chata bogata? Zaraz zobaczymy. Wybór jest przeokrutny, wszystkiego. Także każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. To jest oczywiście ten zestaw, który ja wybrałem. No jest tutaj tego bardzo dużo. Na początek, jak się wchodzi, soczki. Kawa, herbata, czekolada, soczki pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, taki standardzik. Co tu mamy? Dzisiaj stawiam na owoce. Dosyć sporo tych owoców ze sobą wziąłem. Mamy pocięte kawałki pomarańcza albo mandarynka, do tego ananas, melon, jogurty z płatkami. Następnie mango lassi, taki indyjski napój, tak mi się przynajmniej wydaje. Dwa owoce, kiwi. Twój łeb ożywi, jak to mówią. Arbuziki, też fajne. I do tego jajeczniczka. Fajnie zrobiona, ze szczypiorkiem. Oraz na deser do tych owoców naleśniki i pankejki. Oprócz tego mamy spory zestaw pieczywka, sporo chlebków, ziarniste, nieziarniste oraz bułeczki i masełko. To cóż, biorę się za wcinanie, nafutruję się i widzimy się na basenie. Jestem na piętrze czwartym, gdzie znajduje się ten wypasiony basen z widokiem na morze. Zobaczcie sobie, po prostu bajeczny. Myślę, że dla samego tylko tego basenu warto tutaj przyjechać, zrobić sobie fajne zdjęcia albo po prostu popływać, poczuć ten chill. Zobaczcie, z jednej strony jest oczywiście ten widok na morze, a z drugiej strony widok na miasto. Super sprawa. Można poczuć taki fresh. Człowiek dostaje tutaj takiej energii, takiego powera, pozytywnego myślenia. Po prostu to nastraja na cały dzień, a może i na cały tydzień, cały miesiąc. Warto tutaj przyjechać. Obok basenu mamy trochę leżaków, także możemy sobie zażyć w tej kąpieli słonecznej. W tym tygodniu ma być od 23 do 24 stopni, przynajmniej do środy. Także bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Można sobie trochę poleżeć. I cóż, wskakuję do basenu. Posiedzieć sobie w takim basenie, popływać, to mówię Wam coś pięknego. Nie do opisania po prostu. Wybaczcie, że nie pokazuję wszystkich atrakcji w hotelu. Natomiast będą chyba tylko takie właśnie vlogi z moich wyjazdów, na których bardziej odpoczywam i zabieram ze sobą kamerę. Także sporo rzeczy myślę, że będę pokazywał. Natomiast nie wszystko, także nie wincie mnie za to. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Zostaw kciuk w górę, jeżeli film się podobał. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zostaw suba, ponieważ myślę, że często będę wrzucał te filmy, przynajmniej raz na tydzień, jak czas mi pozwoli. I widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Siema, na razie!